Pani, a tutaj i źródełko na wątrobę. A co wątroba? Żółć. Dwie podstawowe wydzieliny w naszym wydzieliny. To może źle powiedziałam, nie jestem biologiem, lekarzem. W każdym razie dwie podstawowe rzeczy w naszym ciele. Krew, która daje informacje po całemu ciału, i wątroba. A w wątrobie tworzą się wszystkie zanieczyszczenia. I te zanieczyszczenia później transportowane są do krwi. I jeżeli wątroba jest brudna i cała ta żółć jest brudna, nasza krew dostaje informację takiego, syfu. I tutaj jest woda właśnie wątrobowa, która przy okazji nie tylko czyści wątrobę i inne narządy wewnętrzne, ale również jelita. Kiedy byliśmy pierwszy raz tutaj, piliśmy tej wody też 2-3 litry i czuliśmy się strasznie. Biegaliśmy do toalety jak wariaci i czuliśmy takie napięcie w jelita. Teraz też piliśmy 2-3 litry, ale jelita prawie czyste i praktycznie były momenty, że w ogóle nie chodziliśmy w danym dniu do toalety, bo oprócz tego piliśmy tylko soki. Kochani, tutaj wielu właśnie Kaukazów przychodzi się leczyć. Tak jak już mówiłam, to nie jest leczenie po zapiskach doktora, tylko to jest leczenie na własną odpowiedzialność. Całkowicie na własną odpowiedzialność. I jeżeli ktoś chce w tej chwili być zdrowy, może powie coś takiego. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje wyzdrowienie i tym samym pozwalam sobie być zdrowym. Pozwalam sobie być zdrowym, bo jeżeli nie weźmiecie odpowiedzialności za swoje wyzdrowienie, tylko będziecie chcieli to przerzucić na lekarza, a później narzekać, że on jest zły, no to sorry. Co chcecie? Być zdrowy czy narzekać na złego doktora? Weźcie odpowiedzialność, a wtedy Wszechświat, Bóg, niezależnie jak to nazywacie, podeślę wam najlepszego dla was specjalistę. Ale wy podejmijcie, powiedzcie sobie na głos, biorę pełną odpowiedzialność za wyzdrowienie mojego ciała i tym samym pozwalam na to uzdrowienie, na uzdrowienie mojego ciała. I niech się dzieje. I bądźcie uważni, co Bóg Wszechświat wam podsyła. Popatrzcie się, jak ta woda, ona idzie tam ze źródełka. Ja powiedziałam, pokazując źródełko na nerki, biorąc wodę tak kubeczkiem, że jest to taka prawdziwa woda, taka prawdziwa ze źródełka. Bartek mi później zwrócił uwagę, że to przecież nie o to chodzi, że te rurki, które tu są, są zrobione po to, aby ludzie nie dawali tych swoich brudnych kubeczków, brudnych naczyń w tą wodę, tylko czyściutko podkładali pod źródełko. A tutaj muzułmanie. Czyli czystość i szacunek do wody jest bardzo duży. A popatrzcie, w jakiej pięknej scenerii pije się tą wodę. W scenerii wodospadu tutaj czasem krążą orły, wrąciaki czy inne, no i kwietnych łąk. Wszystko w takim wąwozie. Po prostu jest pięknie. Kochani, biorę pełną odpowiedzialność za uzdrowienie mojego ciała. I tym samym pozwalam na jego wyzdrowienie. I jestem czujny. Co Wszechświat podpowiada? Będę do znudzenia to mówić. Może jeszcze raz. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje wyzdrowienie. I tym samym pozwalam na swoje uzdrowienie. Na uzdrowienie swojego ciała. I jestem cierpliwa, cierpliwy w tym, co się dzieje. I patrzę na znaki Wszechświata. Kochani, dziękuję.